Cześć, witam się z Wami w kolejnym odcinku ze zdrabkami irlandzkimi i dzisiaj przychodzę do Was z nową zdrabką, a w zasadzie jest to wznowienie starej zdrabki o tej samej nazwie, Olka Stripler w kolorze pomarańczowym. Wcześniej ta zdrabka była niebieska, także mamy taką, powiedzmy sobie, nowość, nowe wydanie starej zdrabki. Przygotowałam 3 sztuki. Przygotowałam również bonusik, także nie przedłużając, zabieram się za zdrapywanie. Trzymajcie, kochani, kciuki. Zapraszam Was do oglądania. No więc możemy sobie zaczynać. Zasady się nie zmieniają. Tutaj szukamy 3 takich samych kwot. Jest pierwsza zdrabka, pierwsza wygrana. Mamy już zwrot 3 euro na tej zdrabeczce. Tutaj moja szczęśliwa moneta. No i drapiemy dalej. Zobaczymy, co dalej będzie. Tutaj mamy wygrywające liczby. Trzynaście i 14. Ale niestety ta gra już jest pusta. No i przechodzimy sobie do ostatniej gry. Tutaj musimy znaleźć taki woreczek z pieniędzmi. No ale niestety nie ma. Mamy jeszcze tutaj mnożnik. Wygraną można potroić, więc sprawdzimy. No niestety tylko jeden raz. Czyli wygrałam tej zdrabce 3 euro, ale jak najbardziej na pomnożenie już coś jest. Sprawdzamy sobie dalej. Kolejne zdrapeczki. Czy będzie coś dalej? A niestety pusta, przechodzimy sobie do kolejnej. Wygrywające liczby 14 i 13. Takie same jak w poprzedniej zdrabce. Czyli sprawdzamy, czy tym razem okażą się wybrane. No niestety. I szukamy woreczka. Jest woreczek. Czyli druga zdrabka jest wygrana. O, nawet mamy 2 woreczki. Super. Sprawdzamy sobie, co jest pod woreczkami. Tu jest 5. I tu jest 5. Jest dyszka. Sprawdźmy sobie, czy czasem uda się ją potroić. Byłoby super. Uwaga, uwaga. Nie, jest tylko jeden raz, ale jak najbardziej dyszka na takiej zdrapeczce cieszy. Super, druga zdrapka jest wygrana. Ok, także przechodzimy do ostatniej. Czy również przyniesie nam szczęście? Pierwsza gra pusta, ale drapimy dalej, no cóż. Zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj szukamy 7 i 1. 2 i 8, czyli klasyczne oboki. I ostatnia gra, woreczek. Z pieniędzmi, ale niestety tutaj już nic nie było. No ale mimo wszystko ta premierowa zdrabka, 2 na 3 były wygrane. Tutaj mieliśmy 3 euro, tutaj mieliśmy dyszkę, więc no całkiem fajnie wypadła. Ta poprzednia wersja była dla mnie pechowa. Raczej słabo wygrywała, ale no zobaczymy, jak będzie z tą nową wersją pomarańczową. No i przechodzimy do naszych bonusików. Tutaj mam zdrapeczkę. Moją ulubioną. Zobaczymy, czy dzisiaj da mi wygrać. Szukamy 14 i 1. Jest 1, jest wygrana.
zobaczymy, jaka to będzie wygrana. Czy to będzie tylko zwrot? Na tej zdrapce nie ma żadnego mnożnika, także... No jest 4 euro, czyli podwójna wygrana, podwójna wartość zdrapki. Zdrapeczka się podwoiła. Może dzisiaj nawet całkiem nie najgorzej te zdrapki wypadają. No i ostatnia. Tutaj mamy ten jedną z takich nowszych zdrapeczek. Tutaj mamy wygrywające liczby. Nasze liczby. No i tutaj są mnożniki. Do każdego rzędu jest przypisany jakiś mnożnik. Także sprawdzimy sobie, jakich liczb dzisiaj będziemy szukać. Szukamy 4, 23, 26, 13 i 3. I sprawdzamy. 28 nie ma. 25 nie ma. 22 obok. 14 obok. Pierwszy rząd pusty. 21 nie ma. 9 nie ma. 29. 24. 11. 18 nie ma. 8. 12. 6. I 30. Ostatni rządek. 16. 7. 27. 1. I 19, czyli moi drodzy, w tej ostatniej zdrapce już niestety nic nie było. No ale jeśli chodzi o dzisiejsze wygrane, na zdrapki przeznaczone było 16 euro. Tutaj wpadła dyszka. Tutaj 4. Tutaj 3. Także jakby nie patrzeć, dzisiaj wyszedł plus. Także kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zostawcie komentarz, zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Będzie więcej odcinków ze zdrapkami irlandzkimi. Na dzisiaj Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się cieplutko i do następnego razu. Pa, pa!